Rozdział 9. Złoty środek Plan operacji śledczej, jaki zostawiłem żyle w dniu wyjazdu na Salin przedstawiał się następująco. Osoba zamiar 1. Andrzej Derkacz, lat 29. Kawaler zamknięty w sobie, trochę histeryk, ambitny aż do przesady. Nie kochał ludzkiej. Miał klucz do złotego konia. Sprowadził fralochma i był przy jego śmierci. Znalazł etykietkę eksponatu. Zniknął w dniu śmierci doroty rudzkiej, odmówił wyjaśnień, dlaczego zniknął i gdzie przebywał. Ukrywał się pod pseudonimem. Odrzucił pomoc rudzkiej w czymś, co mu proponowała. Miał strychninę w pokoju. A. Zbadać, co łączyło go z doktora Kefralochmem. B. Zbadać. Gdzie przebywał trzy dni po śmierci ludzkiej. C. Zbadać, dlaczego ukrywał się pod pseudonimem. 2. Arkadiusz Kamieniecki, lat 51. Wdowiec, sprytny. Wie więcej, niż mówi, lubi udawać tajemniczego. Ostatni człowiek, który widział złotego konia, w tym dniu monitował o wizę w konsulacie szwedzkim. Lubił oglądać złotego konia. Nie widział fralochma. Koresponduje ze Szwecją. Odmówił na ten temat zeznań. Podsunął Derkaczowi myśl zbadania rzeczy fralochma, znalazł kalendarz rudzkiej. Znalazł sztylet nurkarski i prawdopodobnie zainscenizował odkrycie sztyletu przeze mnie w czaszce szkieletu. Ślady palców na sztylecie. Miał strychninę w pokoju. A. Zbadać kontakty ze Szwecją. B. Zbadać jego stosunek do profesora Wirty. C. Zbadać, czy nie interesował się skafandrem. 3. Rajmund Wirta, wdowiec, lat 62. Egzaltowany naukowiec starego typu. Zdaje się, nieco mistyk. Afekt do ludzkiej? Podarował jej bursztynowy naszyjnik. Wrócił po pogrzebie na grób. Proponował ludzkie małżeństwo. Nie był w muzeum w czasie kradzieży. Złotego konia. Miał za złe Derkaczowi, że ten sprowadził Fralochma. W czasie śmierci i ludzkiej był ze mną. Lubi ludzi. Derkacza i ludzką szanuje jako współpracowników. Miał strychninę w pokoju. A. Zbadać stosunek do ludzkiej. B. Zbadać przebieg kariery naukowej. C. zbadać. Dlaczego służącej podarował tak drogocenny eksponat, jak brązowe nausznice? 4. Daniel Rudzki, lat dwudziestych, kawaler, złoty młodzieniec o skłonnościach do hochsztaplerstwa. Był w wieczór śmierci siostry w jej pokoju po pieniądze, które systematycznie wyłudzał. Dostał 1570 złotych. Odwiedzał Salin czterokrotnie, nikt go nie widział. Spalił korespondencję siostry i swoją. A. zbadać, czym się zajmował. B. zbadać w otoczeniu ludzkiego jego opinię o siostrze. 5. Marcelina Achwościk, lat 23. Panna, umysłowość prymitywna, ale nie pozbawiona wdzięku. Spostrzegawcza, może sprytna. Ukradła kremy doktora Łucji i Rosenthaler, średnik, apostrof, ma klucz do pokoju, profesor. Wirty. Nie lubiła ludzkiej. Kamieniecki twierdzi, że jest zdolna do wszystkiego. Przynosiła herbatę ludzkiej. Miała strychninę. A. Zbadać, po co w nocy chodziła do wirty. 6. Doktor Łucja Romenthaler. Lat. Rozwódka. Histeryczką. Czyta powieści kryminalne. Zastała Kamienieckiego nad kalendarzem ludzkiej. Twierdzi, że to on wydarł kartki z kalendarza i spalił w popielniczce. A. Wystrzegać się jak ognia. Major żyła. Obejrzawszy plan, wykrzywił się. Reasumpcja niby jakaś jest, tylko brakuje mi jeszcze dwóch osób. Przecież woźnego z muzeum Mani pontoniarza strzeleckiego nie będę inwigilował? Oczywiście. Ale na przykład nieboszczycy? Fralochm i Rudzka? Co o nich wiemy? Dopisałem tedy obojga nieżyjących. 7. Doktora Kefralochm, lat 37, obywatel szwedzki. Przybył na zaproszenie Andrzeja Dyrkacza. Nikt z nim poza wirtą nie rozmawiał. Nurkował kilkakrotnie w skafandrze. Oglądał złotego konia. Fotografował. W jego ubraniu znaleziono etykietkę eksponatu. A zbadać czy ktoś z żyjących poza derkaczem był w jakimś związku z jego osobą b czy był już kiedykolwiek w Polsce 8 magister dorota rudzka lat 22 panna inteligentna żywa b ładna impulsywna kochała się w andrzeju derkaczu bez wzajemności odkryła grób ze szkieletem w którego czaszce był nóż Umówiła się ze mną na godzinę dwudziestą drugą. Posiadała kalendarz, w którym brakowało dwóch kart. Miała w pokoju strychninę. A. Zbadać, dlaczego chciała się ze mną zobaczyć w dniu śmierci. B. Zbadać, jak zareagowała na propozycję małżeńską Wirty. C. Zbadać, co proponowała Dyrkaczowi w czasie nocnej rozmowy. D. Znaleźć dwie brakujące karty z kalendarza. Tak, zgodził się major Żyła. Szkoda tylko, że Rucka nie odpowie wam na te pytania. Niewiele wam ten plan pomoże, poruczniku. Mam jeszcze parę sztuczek w kieszeni. Spróbuję, odparłem. Na sali jechałem w chmurze czarnych myśli, choć za szybą wagonowego okna bezwstydnie buszowało słońce na rozbujanych zbożem polach. Czerwone kombajny pełzły w słońcu jak duże biedronki. Profesor Rajmund wirta niczego nie ukrywał. Na pytanie, czy prawdą jest, że proponował zmarłej dorocie ludzkie małżeństwo odparł krótko. Tak, to prawda. Siedzieliśmy na zboczu cmentarzyska. W gliniastej kotlinie krzątali się robotnicy rozkopujący stromą ścianę. Donośny głos dr Romentalerowej dochodził do nas w formie dźwięków muzyki konkretnej. Wirta zdawał się być całkowicie pochłonięty obserwowaniem wysiłków ludzi zmierzających do rozcięcia ściany na całej jej wysokości. Nie patrzył na mnie, być może chciał podkreślić to, co powiedział mi rano. Mogę z panem porozmawiać na wykopie. Mam sporo zaległości w pracy a w sierpniu kończymy badania. Pan jest zdziwiony, zapytał nagle. Nie, odparłem. Obawiałem się nietolerancji, powiedział. Sześćdziesięcioletni mężczyzna i dwudziestoletnia kobieta, albo ściślej, starzec i dziewczyna. To można różnie interpretować. Oczywiście, panie profesorze, starzec i dziewczyna. Czy to są słowna magister ludzkiej? Doroty? Ach, nie. Ona by tego nigdy nie powiedziała. Ona miała głębokie poczucie tolerancji. Nie uważała mnie za starca. I siebie za dziewczynę? Tak. Czy mówiła o tym panu? O mojej propozycji? Wiem o tym od jej brata Tak, przypuszczałem. Cieszę się, że Pan traktuje mój zamysł poważnie. Kochałem Dorotę i kocham nadal jej cień. To była piękna postać. Mądra osoba. Miała przed sobą wielką karierę. Mieliśmy razem, po ślubie, pracować nad czwartym tomem w historii kultów słowian nadbałtyckich. Profesor Wirta spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Zna Pan. Czytałem drugi tom, tylko drugi mogłem dostać w księgarni. Ofiaruję panu pierwszy i trzeci. Mam jeszcze autorskie egzemplarze przedwojennej edycji. Nie, nie, proszę nie protestować. Polubiłem pana. Polubiłem za te rzadkie dziś cechy uczciwości i szczerości. Nie wiem, czym to okazałem, panie profesorze. Owszem, okazał pan. Pan się nie zdziwił ani oburzył. Profesor uczynił spłożony gest. Zamilkł. Po chwili powiedział. Młodość musi być okrutna. Wszystko, co młode, walczy o istnienie i protestuje swoją rodzącą się witalnością przeciwko zastanemu światu. Protestuje przeciwko wartościom materialnym, przeciw poglądom. Przeciw walorom duchowym, nie pomnę, że dzięki nim może rozkwitać i żyć. I na tym polega jej okrucieństwo. Rodzi i niszczy. Rozumiałem, że mówi o Andrzeju. Chciałem go bronić, lecz nie zamierzałem płoszyć naukowca. Opuścił stopy, obute w ciężkie turystyczne buty, za skarpę i począł nabijać fajkę. Jeśli pan profesor pozwoli. Jedno pytanie. Pytam, bo chcę, aby i pan miał jasność w sprawie dwóch śmiertelnych wypadków. Wie pan, że władze śledcze początkowo podejrzewały magistra Derkacza. Czy może mi pan powiedzieć, magister Derkacz wiedział o pańskim, a raczej o wspólnym pańskim i doroty rudzkiej zamiarze małżeńskim? Nie wiem o tym. Przypuszczam, że tak. Nie kryłem się z tym. Pan powiedział, że kolega Derkacz był początkowo podejrzany. Czy milicja już go nie podejrzewa? Nie. Został zwolniony z aresztu śledczego. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Derkacz to wielka nadzieja polskiej archeologii. Może trochę apodyktyczny w swoich uogólnieniach, ale to minie wraz z narastaniem doświadczenia. To bardzo dobrze. On i Dorota. Czy pan nie podejrzewa? Albo inaczej, panie profesorze, czy nie zauważył pan nic szczególnego w postępowaniu pańskiej zmarłej narzeczonej? W ostatnim, na przykład, czasie? Widzi pan, spoczywa na mnie trudny obowiązek wyświetlenia obu wypadków śmierci. Nie chciałbym pochopnie wydawać sądów, a krąg osób będących świadkami wypadków jest niewielki. Tak, odparł profesor Wirta. Rozumiemy pana. Moja narzeczona po raz pierwszy użył w rozmowie terminu moja narzeczona. Nie, nie zauważyłem nic szczególnego. Owszem, niekiedy była zdenerwowana, ale to zrozumiałe, praca nasza nie należy, choć pozornie na taką wygląda, do spokojnych. To wykop się obsypie, to znowu zabytek zniszczy przez złe oczyszczenie. Sprawy osobiste? Wiem, że miała kłopoty z bratem, młodszy od niej. Bardzo go kochała. Młody, początkujący literat. O ile wiem, czasami posyłała mu pieniądze. Magister ludzka nie zarabiała chyba wiele. 1400. Ale wygłaszała odczyty z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Otrzymywała prace zlecone. Pomagaliśmy jej tak jak umieliśmy. My. To znaczy kto? Pan profesor? Owszem, ja też. Była na etacie asystenta w moim zakładzie. Niezwykle dzielna, nigdy się nie skarżyła. Wszyscy ją kochali i dlatego jej śmierci pojąć nie potrafię. Kto mógł ją aż tak nienawidzić? Słońce wisiało jak kolista latarnia, ale nade mną nagle zapadła noc. Czarny tunelik korytarza, zapach starzyzny, głos Doroty ludzkiej, stłumiony przegrodą drzwi, jak ty mnie nienawidzisz. Andrzej, ja ci pomogę. Nikt się o tym nie dowie. Usłyszałem słowa ponownie. Choć od tamtej nocy na korytarzu dzielił mnie czas wielu dni i śmierć Doroty ludzkiej. Co panu? Wirta ujął mnie za ramię. Nic takiego. Głowa. Myślę. Że to od słońca. Za długo tu siedzimy. Panie profesorze, a gdzie jest teraz magister Derkacz? Nie zastałem go na wykopie. Chyba jeszcze nie wrócił ze świnoujścia. Miał przywieźć skrzynki do zabytków. Tyle się tego nazbierało. Pan już odchodzi? Muszę trochę odpocząć. Zmęczyło mnie słońce. Nie jest pan przyzwyczajony po prostu. Proszę do mnie zajść wieczorem. Dam panu obiecane książki. W świetlicy jadalni pachniało macierzanką. Na stolikach stały ceramiczne wazoniki. Słońce z trudem przesączyło się przez ciężkie story z szarego lnu. Był więc chłód zniewalający do odpoczynku. Ale ja nie miałem sekundy czasu. Wyjąłem z kieszeni nurkarski sztylet i położyłem na pierwszym z prawej stoliku. Kto by nie wchodził, musiałby spojrzeć na ten, a nie inny stolik. Po czym, nie zastanawiając się dłużej, wyszedłem do halu. Otwarte drzwi do jadalni pozwalały mi z wysokości mojej mansardy widzieć niby na jasno oświetlonym ekranie stolik sztylet i osobę, która sztylet weźmie do ręki i czego sobie w duchu użyczyłem, schowa. Liczyłem, że, jak zawsze, przychodzący na obiad, wejdą najpierw do łazienki na parterze, a potem wprost do jadalni. Ich reakcje na widok sztyletu mogły, tak przypuszczałem, być ważną wskazówką śledczą, chociaż należała brać również pod uwagę zupełnie przypadkowe emocje wobec odkrycia dość dziwnego przedmiotu. Dochodziła czwarta. W cieniu okapu, tak można nazwać ukośnie biegnący sufit, absolutnie niewidoczny dla przebywających. Czekałem z zaciśniętymi pięściami w kieszeniach na rozwój wypadków. Parę minut po czwartej zjawił się arkadiusz Kamieniecki. Na środku Hallu zawołał Syfonio trucicielko co dziś na obiad. Z głębi kuchni odkrzyknięto, że jak zawsze w środę jarzynowa i pierogi z serem a na deser kompot Kamieniecki pokiwał dłonią w stronę otwartych drzwi kuchennych i z chrzęstem skórzanego takielunku pożeglował do łazienki. Dopiero w chwilę po nim, głośno deliberując, wkroczyła pani łucja i Wirta. Derkacza nie było. Syfonia, głośno objawiając swoje żale, wysunęła się z dymiącą wazą zupy. Klapiąc pantoflami, wmaszerowała do jadalni, po czym, ustawiwszy wazę, poprawiła na stoliku. Przy którym siadywał Wirta, Wasonik z Macierzanką. Z Łazienki dochodził gwar głosów i plusk wody. Żebrałem, aby los poszczęścił i archeolodzy wchodzili pojedynczo, co kilka minut. Ale moje wewnętrzne prośby zakłócił raptowny skok Marceliny, która dopadła z stołu i chwyciła sztylet. Obejrzała się i szybko ukryła narzędzie pod kraciastym fartuchem. Prędko. Panie profesorze, zupa nam ostygnie. Łucja romentalerowa wybiegła z łazienki i w drzwiach jadalni omal nie zderzyła się z marceliną. Mówi się, przepraszam, rzuciła za chyboczącą biodrami dziewczyną. Wirta i Kamieniecki już wchodzili do jadalni. Profesor usiadł koło romentalerowej, która na widok Kamienieckiego natychmiast odstawiła trzecie krzesło. Pan Arkadiusz, wobec takiego afrontu. Czuł się zmuszony usiąść samotnie pod oknem. Nie miałem już powodu, aby sterczać potokapem manisardy. Zdetonowany, starając się o pogodny wyraz twarzy, wszedłem do jadalni i usiadłem koło kamienieckiego. Historyk nalewał zupę, wygarniając co gęstsze. Smacznego, powiedział, przekazując mi chochelkę. Smacznego. Lubi pan Jarzynówkę? Bo ja nie bardzo wywołuję kwasy. Podobno odparłem ponuro. Pan też jakoś skwaśniały. Nie wyszło z tym sztyletem, dodał szeptem. Równie szeptem odpowiedziałem: Owszem, wyszło. Najlepiej wyszły odciski pańskich palców. Co pan powie? Myślałem, że deszcz wszystko zmyje. Śmiał się cichutko, z nosem nad samym talerzem. O czym to tak panowie szepczą, zabrzmiało od sąsiedniego stolika: Znowu mnie obgadujecie? Skądże znowu, droga koleżanko, zabulgotał kamieniecki. Tłumaczę tylko naszemu szerlockowi Holmesowi, dlaczego zbyt ciekawe kobiety strącano z wieży zamkowej, a przedtem obcinano im języki. To okrutne i ohydne. Nie słyszałam o tym. Mógłby pan sobie darować przy obiedzie, panie doktorze. Dlaczego ohydne? Historyk nie powinien oceniać faktów empirycznie, lecz spojrzeć na nie przez pryzmat społeczny. Na pewno w tym okrucieństwie był jakiś cel. Nie na darmo lud do dziś powiada: ciekawość, pierwszy stopień do piekła. W takim razie mnie czeka dubeltowy kocioł z wrzącą smołą, powiedziałem. Pana nie. Pan jest zawodowcem. Karani są tylko amatorzy, dodał Kamieniecki łypiąc szelmowsko w stronę romantalerowej. Może sobie pan oszczędzić tych złośliwości. Kronikarze ówcześni twierdzą, że Salinianie byli wielce szarmanccy wobec kobiet. Ha, ha, parsknął Kamieniecki i dziabnął pieróg, aż serprysnął. Dobre sobie. Szarmanccy. Niech pani poczyta sobie Hitmara, prawda, kolego profesorze? Oczywiście, potwierdził profesor Wirta. Zdawał się nie reagować na żarty kamienieckiego, całkowicie pochłonięty jedzeniem. Romentalerowa odwróciła się plecami do historyka, dając powtórnie do zrozumienia, że nie ma najmniejszej ochoty do rozmowy. Kończyliśmy obiad w milczeniu. Kamieniecki raptownie przygasł i tylko chwilami rzucał na mnie wyczekujące spojrzenie. Mamy jeszcze czas, panie doktorze, powiedziałem szeptem. Myślą, że opowie mi pan, skąd się wzięła w pańskich rękach ta zabawka. Opowiem Dziś, o ósmej, u mnie w pokoju. I niech pan przyniesie ten sztylet ze sobą. Coś panu pokaże. Otarł usta i kiwnąwszy wszystkim głową na pożegnanie, odszedł drobnym, żywawym kroczkiem. Romentalerowa wzruszyła z pogardą ramionami. Wyszła z wirtą, opowiadając mu o odkryciu nowej warstwy grobów ciałopalnych. Profesor z frasunkiem potakiwał. Zostałem sam i paląc papierosa, czekałem na Marcelinę. Musiała tu przyjść, aby posprzątać ze stołów. Przywołałem ją skinieniem ręki. Podeszła bez lęku i nie bez kokieterii. Zastanawiałem się, jak z nią zacząć, wiedząc, iż jest pyskata i potrafi być bezczelna, co zaraz potwierdziła pytaniem. Co nie smakowało może? Owszem, nawet bardzo mi smakowało. Jutro będzie schab, poinformowała. Z górą naczyń na tacy. Zamierzała odejść. Czy Marcelina nie zauważyła na stole takiego dużego noża? Zostawiłem przez zapomnienie. Odwróciła się bardzo powoli. Noża? Z miedzianym trzonkiem. Tu, na tym stoliku. Nie widziałam. Jak goście co zostawią, to zaraz odnoszę. Tylko tej okularnicy się wyśniło, że kradnę. Nie widziała Marcelina naprawdę? No, przecie mówię, że nie widziałam. Kiedy pan zostawił? Wczoraj po kolacji? Nie, dziś. Niech pan popyta gości. Może pan Kamieniecki wziął przez pomyłkę. On raz wziął jakąś książkę pana profesora i pan profesor się strasznie gniewał. Najlepiej to do niego. On ma takie lepkie ręce, że wszystko mu się czepia. Idę zmywać, bo mamy bilety do kina. Wie pan, jeden dyrektor mnie zaprosił, co tu jest na wczasach. W turyście mieszka. Bardzo inteligentny człowiek. Też jak nasz profesor, tylko że młodszy i czarny. Mówi do mnie raz na targu, panno Marcysiu, bo on do mnie od razu tak, panno Marcysiu, może byśmy się spotkali nad rzeką. To ja mówię, hen, hen, wolnego. Nad rzekę mamy czas, do kina, owszem. To możemy, i zaprosił mnie dziś na człowieka w żelaznej masce. Jak pan myśli, taki dyrektor, to chyba mądry, co? Bardzo mądry, odparłem i przerażony niezwykłym objawieniem się ligenzy czym prędzej uciekłem z jadalni. Miałem zamiar wstąpić na posterunek, ale poczułem się zmęczony, a kilka wydarzeń dnia dzisiejszego wymagało gruntownego przemyślenia. Sprawa pierwsza to przyznanie się Wirt do zamiaru poślubienia ludzkiej i, jak wynikało z jego enuncjacji, zgoda dziewczyny na to małżeństwo. Z tego faktu należało wyprowadzić wniosek, że profesor nie wchodzi w krąg podejrzanych o spowodowanie śmierci ludzkiej. Jeśli, dodam, takie podejrzenie w ogóle przyszło mi kiedykolwiek do głowy. Następnie wyznanie Kamienieckiego, jak zwykle zaskakujące i przekorne. A więc on zainscenizował odkrycie sztyletu. Stąd wniosek, że cały czas był w posiadaniu narzędzia. Tylko głupiec, a nie morderca, podsuwałby mi dowód rzeczowy. Chociaż sięgnąłem po wypadki z praktyki śledczej. Było sporo zbrodniarzy, którzy pozostawiali dowody rzeczowe, myląc tym samym trop. Nie, powiedziałem sobie, w tym ujawnianiu przez Kamienieckiego to etykiety, to kalendarza. To sztyletu jest jakiś ukryty i nieczysty cel. Wreszcie syfonia. Dotąd traktowałem jej osobę z uczuciem pobłażania. Nawet jej niechęci do ludzkiej nie brałem poważnie, ale porwanie sztyletu stwarzało poszlakę wymagającą zastanowienia. Ukradła sztylet, bo wiedziała, czy też ukradła, bo z natury jest stroka błyskotka. Przez otwarte okno świsnął kamień i potoczył się po podłodze. Gródka owinięta w kratkowany arkusik papieru. Rozwijałem z myślą o dowcipnisiu, który omal nie wytłukł szyby. Dwudziesta trzydzieści stara przystań pod wzgórzem wisielców. Czekam z łódką. Mam kontakt na derkacza. Teraz idę do kina, Ligenza. Wyjrzałem przez okno. Ulica była pusta. Koń przytroczony do wozu muskał muskałbym pusty worek. Z pobliskiej gospody porykiwał megafon. Wzgórze Wisielców, Wzgórze Wisielców. Wzdłuż przy morza ciągnął się takie pagóry, wyłysiałe na szczytach albo z jednym, najwyżej dwoma wyschniętymi kikutami sosen na czubku, i straszą bardziej nazwą niż widokiem. To jednak było gęsto porośnięte, kędzierzawe i czupurne, ani trochę niepodobne do wszystkich innych wzgórz mi znajomych. Na których w czasach teutońskich feudałów wieszano opornych tuziemców. Tylko patrzeć, jak słońce pójdzie za górę, powiedział Ligen, zaspychając łódkę z mielizny. Latarkę obywatel porucznik posiada? Posiada. Dlaczego tak późno daliście znać? Kontakt mi się urwał, ale udało się nawiązać. Przez tę dziewczynę, z którą byliście w kinie, Fragmentarycznie. Obywatelu poruczniku. Z dziewczyną mamy kontakt od dłuższego czasu. W kinie byłem służbowo, na zasadzie rozpoznania. Film pod tytułem Człowiek w żelaznej masce. Taki sobie. Amerykański. Łamanie praworządności wśród arystokracji. Ligenza. Rozumiem, już melduję. Dziewczyna, czyli inwigilowana Marcelina Chwościk. Szykowała derkaczowi jedzenie na trzy dni. Brał nawet denaturat do maszynki spirytusowej. Kazał jej o niczym nie mówić i dał pięćdziesiąt złotych niby za fatygę. Wyszedł z domu w butach gumowych, pomyślałem, że będzie pryskał przez zalew, do granicy. Obywatel porucznik rozumie pięć kilometrów, aby tylko kanał Karźliborski przepłynąć. Zacząłem niuchać, czy i skąd wziął łódź. Okazało się, że jest pięć prywatnych, a reszta rybackie hojery, ale te z kolei spółdzielcze, więc wydedukowałem, że pożyczyć ich nie mógł. Ukraść też nie, bo pilnuje strażnik. Zrobiłem rozpoznanie i ustaliłem niejakiego Feliksa Bobra, który czasem rybaczy, ale ostatnio pożycza letniakom na przejażdżki. Poszedłem do niego, niby żeby wynająć, ale okazało się, że już wynajęta. Derkacz wynajął. Drugi raz. Płaci setkę i pół litra za trzy dni. Gdzie popłynął, capnąłem. Wiosłowałem, Ligen zatrzymał ster. Fala od zalewu zbijała nas z kursu. Zaraz dojdę. Wypłynął przedwczoraj w południe. Ma jutro oddać łódź. Pytał Bobra, czy na Cypel Kormoranów można dopłynąć dziwną, czy też trzeba przez zalew znaczy że popłynął na kormoranów chyba że mami że co buja niech obywatel porucznik da teraz wiosła ligenza a ta łódź to skąd ze spółdzielni pożyczyli wam e skąd wziąłem rano się odstawi strażnik dziadyga spał w dżurce Chojerek, wrzecionowata łódź o ostrym i wygiętym niby jatagan dziobie, ciała falę równiutko i odwalała dwie pieniste skiby. Ligenza opowiadał mi film, od czasu do czasu wtrącał uwagę na temat swej towarzyszki. Z półgodzinnej narracji, w czasie której zasapał się od wiosłowania, dowiedziałem się, że Marcelina Chwościk ma na drugie imię Karolina, że matka jej miała na imię Magdalena, zaś ojciec Jan. Pochodzi z województwa krakowskiego, gdzie ojciec ma cztery hektary piasku, konia i krowę jałówkę. Pracowała w funduszów czasów w Międzyzdrojach, ale odeszła, bo jej to nie odpowiadało, woli pracować z inteligencją. Oczywiście, że i wśród inteligencji zdarzają się źle wychowani ludzie, informował za o zwierzeniach Marceliny, ale zawsze nie to, co w takim domu w czasowym obrabiarka, gdzie była za sprzątaczkę. I żadnych propozycji nie robią. Najwyżej jak się pokłócą, to między sobą, a potem przepraszają. Ostatnio opowiadała Marcelina Ligęzie, kiedy pokłócił się profesor z tym rudym magistrem, to obaj chodzili struci przez parę dni, aż wreszcie posłali do gospody powódkę. O co się pokłócili? Mówiła wam? Owszem. Ale niejasno. O jakieś trzy głowy, czy coś. Nie zrozumiałem. Może otrzygława? Możliwe. Teraz ster w lewo, obywatelu poruczniku. Tamte światło to Lubin, nabieżnik. Zaraz zobaczymy drugi, zielony. Koło niego trzeba w prawo i wyjdziemy wprost na Cypel. Odebrałem Ligę wiosła. Dostaliśmy teraz fale w bok, chlusnęło przez bur teraz i drugi. Lodowate krople spadły mi na twarz. Wreszcie Łódź, posłuszna Storowi, obróciła się powoli i stanęła dziobem do ciemniejącego kifowego brzegu. O Rudzką pytaliście? Tak jest. Nic szczególnego. Tyle, jeśli obywatel porucznik pozwoli, Rudzka z tym profesorem. Obywatel porucznik rozumie? Właśnie. Aha, i jeszcze jedno. Marcysia. To znaczy, obywatelu poruczniku, owa chwościk zeznała mi, jak wyświetlali kronikę, że ta Rudzka chciała jeszcze jedną szklankę herbaty. Kiedy? No, wtedy, kiedy się otruła. Chwościk przyniosła jej herbatę, a Rudzka powiedziała do niej, niech Marcelina przyniesie jeszcze jedną herbatę, tak koło dziesiątej. Ale nie przyniosła, bo powiedziała mi, że nie myśli sterczeć od rana do wieczora na nogach. To nie fundusz w czasów. Czekaj, czekaj, ligenza. Powtórzcie jeszcze raz. Rudzka kazała więc przynieść jeszcze jedną herbatę o dziesiątej? Tak. Nawet dodała, żeby była mocna. Czy to ważne, obywatelu poruczniku? Bardzo. Bardzo nawet. Zastanawia mnie tylko dlaczego Marcelina powiedziała to wam, a nie powiedziała mnie, kiedy ją rozpytywałem o szczegóły tamtego wieczoru? No, bo ja mam swoje sposoby, obywatelu poruczniku. Dobrze, powiedziałem cały wypełniony jedną myślą, Rucka nie popełniła samobójstwa. Zestawiałem czas, Daniel ródzki wychodzi o 21, Marcelina przynosi herbatę, Rucka prosi o jeszcze jedną szklankę. A więc czeka na mnie. Chcę czekać, nie myśli o śmierci. Zabito ją więc z Nienacka na godzinę, może na krócej przed moim przybyciem. Czy Marcelina na pewno nie podała jej drugiej szklanki herbaty? Powiedziała, że nie. Zaraz jak zaniosła tę pierwszą, położyła się spać. Kłamie. Kiedy odkryłem zwłoki ludzkiej, Marcelina wyszła ze swojego pokoju ubrana. Słuchaj, ty ją musisz wziąć na oko i za język. Ale tak na ostro i w rękawiczkach rozumiesz. A ten ligenza wskazał na cypel jaśniejący w zapadającym zmierzchu wapienną golizną, tego też. Ligenza westchnął i zaczął cumować łódź. Stąpnęliśmy w sypki piasek pod kifem i nie zapalając latarek drapaliśmy się po ty górę. Widok był zaskakujący. Po raz pierwszy zobaczyłem bezkresną płaszczyznę zalewu, nieruchomą niby płat szarej, napiętej aż po horyzont blachy. Smuga księżyca żłobiła srebrny strumek przez całą długość zalewu i wsiąkała w piach brzegu. Było parno, brzęczały komary, przenikliwa aż do bólu muzyka na jednym tonie. Kiw okazał się wyższy, niż to nam się wydawało z brzegu, i dopiero po dobrej półgodzinie znaleźliśmy się na szczycie. Ptactwo zatrzepotało w gałęziach, ciężkie skrzydła poczęły bić powietrze, ale kormoranich stat nie spostrzegliśmy. Gąszcz rzedł i stanęliśmy na wysokim ganku wapiennym, skąd rozpościerał się wgląd w cypla. Palczasty występ w zalewie, jak pamiętałem z mapy, nie był bynajmniej zespołem wapiennych wzniesień, małe jeziorka, porośnięte szczeciną traw torfowiska, kępy krzewów, rzadkie drzewa. Wszystko to stanowiło raj ptactwa, niepłoszony przez człowieka. Tylko wyjątkowo odważny albo obyty z tym terenem człowiek poszedłby przez rozlewiska i kępy do salina, omijając drogę wodną. Obejrzałem się na zalew. Daleko mrugały paciorki lamp nawigacyjnych, nawleczonych na podwodny kabel. Przy brzegu nie spostrzegłem żadnej innej łodzi poza naszą. Ligen zadreptał wzdłuż ganku. W pewnym momencie stanął i powiedział: Niech obywatel porucznik weźmie na trzy palce od kępy, która rośnie koło. Zaraz, dwa, trzy, piątego jeziorka. Widzi obywatel porucznik. Do Andrzeja Derkacza dotarłem po piętnastu minutach brodzenia między kępami krótkowyrośniętej trawy. Derkacz siedział na zmurszałym pniu i usiłował rozpalić ognisko. Nad nim kołowały eskadry komarów. Nie podnosząc głowy powiedział. Wiedziałem, że przyjdziesz. Czy masz papierosy? Rozdział dziesiąty Milczenie nie zawsze jest złotem. Przeszło godzinę prowadził mnie ścieżynką między rozlewiskami. Z bagien podnosiły się obłoki mgieł, jakby wiecznie się coś w głębi ziemi gotowało. Zapach traw, moczarów i torfu, smród zgniłych drzew, zwalonych przez sztormy, był zawiesisty do tego stopnia, iż z trudem można było oddychać. Noc zapadła tak szybko, że tylko dzięki księżycowi i latarkom odnajdowaliśmy dróżkę między bełkoczącymi bagnami. Komary kleiły się do światła, powiedziałem. Więc nie chcesz mi powiedzieć, co ma znaczyć ta cała ucieczka z Salina? Szedł przede mną, stawiając duże kroki. Musiał wielokrotnie przemierzyć tę drogę zarówno w dzień, jak i w nocy. Andrzej, obawiam się, że złota, które chcesz zyskać milczeniem, nie wymienisz nawet na miedziaki. Słyszałem tylko jego ciężki oddech. Przeskoczył kanalik łączący dwa rozjawiska. Po drugiej stronie rozwinęła się ścieżka. Znaleźliśmy brata Rudzkiej, powiedziałem. Będę cię musiał z nim skonfrontować. Zatrzymał się na moment, ale zaraz ruszył naprzód. Komary otaczały nas coraz gęściej. Czułem na wargach delikatne łaskotanie owadzich skrzydeł. Stój, krzyknąłem. Dalej nie idę. Wracamy. I to prosto do komendy. Odwrócił się niechętnie i odgarnął nadlatującą falę komarów. Powiedziałem ci, że to niedaleko. Chcę, żebyś wszystko zobaczył. Oświetliłem mu twarz latarką. Co? Chcę wiedzieć, co mamy zobaczyć? Ślad Boga trzygława. Derkacz miał niedobre oczy. Coś tam zaświeciła en dnie ciemnych źrenic. Pomyślałem. Że zrobiłem źle, nie zabierając ze sobą ligęzy. Andrzej, jeśli to ma być żart, to więcej ze mną żartować nie będziesz. Odwrócił się. Powiedział przez ramię: Chcę, żebyś wszystko zobaczył. Wszystko. Ty pierwszy właśnie ty Nie zdążyłem powiedzieć słowa, gdy derkacz dał susa na rozcapieżoną kępę. Na sekundę straciłem go z oczu. Żółty snop światła z latarki Andrzeja zakołysał się i przepadł w tłustej czerni. Andrzej. Stój. Światło znowu zabłysło i usłyszałem głos przyjaciela. Jestem tutaj. Skacz, śmiało. Pode mną chlupnęła bryasta ciecz, trzasnęły suche badyle. Znalazłem się na kępie obok derkacza który sapał tworzliwie. Czy masz broń? Zapytał. Boisz się duchów? Mam. Sięgnąłem do kieszeni i poświeciłem na lufę. Dobrze. Chodź, tylko patrz pod nogi. Tu wszędzie torf podeszły wodą. Ciekaw jestem, powiedziałem. Ilu salinian tu leży? Na dnie. Andrzej nie odpowiedział. Po paru krokach zatoczył łuk latarką, rozgarnął gąszcze trzcin i wszedł pod mokre sklepienie krzewów. Poczułem na twarzy wilgotne klapnięcie, nogi osuwały się w grząskim gruncie, czułem, jak stopy nie znajdują oparcia i powoli, oklejane mięsistym błockiem torfu, zapadają się coraz głębiej, coraz głębiej. Tutaj usłyszałem głos derkacza i zrobiłem jeszcze jeden krok, rozbijając ciałem ścianę trzcin. Przesunąłem przełącznik latarki na rozprysk. Kolisko żółtego światła uchwyciło i wyostrzyło wszystkie kształty wyrosłe na maleńkiej polanie otoczonej trzcinowym naturalnym żywopłotem. Tutaj powtórzył Derkacz. Zobaczyłem udeptaną murawę, mały szałasik z gałęzi, ślad po palenisku i jeszcze coś, od czego zmartwiały mi czubki palców. Andrzej Derkacz stał nad ciemną prostokątną jajmą. Przypominającą wykopany albo otwarty grób. Co to ma znaczyć? Wychrypiałem. Derka usiadł na kopcu torfiastej ziemi. Popatrzył na mnie z enigmatycznym uśmieszkiem. Powiedziałem, że pokażę ci ślad Boga Trzygława. Oto on. Skierował latarkę w głąb piamy. W blasku dwóch świateł zobaczyłem coś, co w każdym razie nie było jednak grobem. Choć z powodzeniem mogło nim być. Na dnie jamy, głębokiej nie więcej niż półtora metra, długiej na dwa, widniało wgłębienie prostokątne, jakby odcisk wąskiej, bardzo wąskiej trumny. Dziecięcej trumienki albo też pojedynczej deski, wgniecionej w wilgotny torf. Parę listków paproci przykleiło się do wyprasowanej powierzchni. Nachyliłem się nad wgłębieniem i sięgnąłem po latarkę dyrkacza. Podał mi ją bez słowa. Obmacałem światłem odcisk w torfie i ze zdumieniem stwierdziłem, iż jeden z wierzchołków odcisku ma obły kształt. Biegunowy wierzchołek natomiast jest ostro zakończony, niby pal gotowy do wbicia. Pal. Mechanicznie zgasiłem latarki i nagła ciemność olśniła umysł. Pal. Trzygław, Andrzej. To, to jest posąg Boga Trzygława. Był. To był posąg Boga Trzygława. Powiedziałem, że pokażę ci ślad Boga, usłyszałem zmęczony głos derkacza tuż za moimi plecami. Napijesz się kawy? Trzasnęła zapałka jedna, druga, na stosiku gałęzi wytrysnął płomek, zakołysał się i buchnął krzaczastym ogniem. Mam tu wszystko, powiedział i zniknął w szałasie, aby zjawić się po chwili z kartonem. Z którego wyjął paczkę kawy, rondelek, żelazny truinuk Z bidonu nalał wody. Tutaj pracuję, ale śpię tam, bliżej brzegu. Tu mokro, wyjaśnił. Nic mnie to nie obchodzi, burknąłem. Nic mnie nie obchodzi, gdzie śpisz? Chcę wiedzieć, co ma do cholery jasnej znaczyć cała ta ciuciu babka. To całe ciemno, widno, jest, nie ma. Dowiesz się, mamy dużo czasu, dopiero dwunasta. Do świtu cztery godziny, derkacz sypał kawę. Był spokojny, spokojniejszy niż w drodze. Usiądź bliżej ognia. Tu dużo komarów. Masz, posmaruj twarz i ręce. Wcisnął mi pudełeczko z maścią cuchnącą terpentyną. Jesteś zagospodarowany jak na Campingu. Musiałem. Tu jest zupełna dzicz. Czy Wirta wie o Twojej turystyce? O tym: Pokazałem mu jamę. Na miłość Boską, nie, krzyknął. Nikt o tym nie wie. Nie może wiedzieć. Rudzka o tym wiedziała, powiedziałem najzwyczajniej, choć nie mogłem pozbyć się uczucia zdziwienia, dlaczego nazwisko Wirty wywołało w nim taki odruch protestu. Ludzka? Nie. Ona też nie wiedziała. Nie mogła. Nie mogła wiedzieć. Wiedziała powiedziałem uparcie. Ale dajmy temu spokój. Może powiesz wreszcie, do czego to wszystko prowadzi? Dokąd właściwie ty sam prowadzisz? Przepraszam cię, że wymieniłem ludzką. Oczywiście, ona o niczym nie wiedziała. Tak mi się tylko wypowiedziało. Dotknąłem jego ramienia. Spojrzał na mnie podejrzliwie. Ogień buchał wesoło, rozświetlał nam na czerwono twarze, kryjąc bladość. Nie. Ty masz chyba rację. Ona mogła wiedzieć. Albo się domyślała. Czego? Że posąg zginął. Trzygław. Tak. Bóg. Najpierw koń Trzygława, a potem sam posąg. Rozumiesz? Nic nie rozumiem. Nic. Ni w ząb. Derkacz dorzucił gałęzi. Miał przygotowany stos, ukryty za szałasem. Obłożył ognisko kostkami suchego torfu. Wszystko to, całe gospodarstwo, wyglądało równie zabawnie, jak i tajemniczo. Po co organizował sobie kryjówkę na moczarach? Zaraz zrozumiesz. Pamiętasz ten dzień, w którym przyjechałeś, kiedy zginął Fralochm? Tak. Poprzedniego dnia, będąc ze Szwedem na stanowisku archeologicznym, zwanym Świątynią, to było dokładnie 14 czerwca, znaleźliśmy, a raczej Szwed mi pokazał, miejsce, gdzie mógł stać posąg Trzygława. Trzy drzewa otoczone murkiem głazów. Miejsce było zarośnięte zielskiem, ale stosunkowo łatwe do rozpoznania. Falochm badał Musisz wiedzieć kult Wotana lub wikingskiego Boga ognia i upierał się przy pewnej analogii, pewnym podobieństwie świątyń słowiańskich i normandzkich. Powiedziałeś o tym wircie. Przecież profesor kopał świątynię. Czekaj, zaraz. Więc to był mały kopiec wśród trzech drzew. A właściwie jak kutów drzew, bo drzewa potrzaskały pociski w czasie wojny. To można było łatwo rozpoznać. Tak powiedziałem o tym profesorowi Powiedział ci na pewno, że jesteś i że zawracasz mu głowę? Derkacz odstawił rondelek z gotującą wodą. Przestał sypać kawę. Skąd wiesz? Coś tam czytałem o waszych sprawach. Ostatecznie archeologia, nie kryminalistyka. Zagadek wprawdzie więcej, ale bez trupów. Uśmiechnąłem się ponuro. Bez trupów, mówisz? Tak, profesor Wirta mnie weśmiał. Istnieje, musisz wiedzieć, pięć przekazów pisanych, Sakso Maticusa, Helmolda, Ebbo, Widukinda i Mnicha a więc pięć zgodnych ze sobą przekazów że posąg Trzygława stał w świątyni, na ołtarzu, słowem pod dachem. Nie tak, jak normandzki wotan czy choćby słowiański bukognia Perun-Perkun. Ktoś mógł przenieść posąg, zauważyłem. W dawnych czasach. Coś ty, krzyknął derkacz. Ktoś miałby ruszyć bóstwo. Dobrze. To nieważne. Powiedz mi. Powiem Ci wszystko. Trochę cierpliwości. Po śmierci, Fraloch ma myśl o tym, że posąg mógłby się znajdować poza świątynią, nie dawała mi spokoju. Widzisz, posąg bóstwa na otwartym terenie, niezamknięty przed oczami wiernych, dawałby zupełnie inny pogląd na charakter społeczno-polityczny ustroju w salinie. Że tu było coś w rodzaju demokracji? Możesz to tak nazwać. Choć nie o to chodzi. Wirta jest przeciwny moim poglądom na ustrój Republiki Salińskiej. Napisałem na ten temat artykuł, wprawdzie. Bałeś się Wirty? Ty nie znasz stosunków wśród naukowców. To są autorytety. Napisałeś artykuł pod pseudonimem i Wirta poznał, kto się pod nim kryje, co? A rucka chciała ci pomóc w ewentualnym starciu polemicznym z profesorem, prawda? Odżegnałeś się od tej pomocy, nazwałeś ją kłamczynią, gdy twierdziła, że jesteś naiwny. Skąd o tym wiesz, zawołał zrywając się na nogi. Domyślam się tylko, powiedziałem cicho. Czyż miałem mu powiedzieć, że podsłuchałem pod drzwiami pokoju ludzkiej? W noc po zabójstwie doktora Kefralochma, Piłem kawę, uciekając oczami przed spojrzeniem derkacza. Domyślasz się tylko, powtórzył z uporem. Siadaj, Andrzej. Nie ma co stać. Tak, domyślam się, bo wiem, że Rudzka cię kochała. Chyba nawet bardzo cię kochała. Może za bardzo, co? No, siadajże. Kochała, zaśmiał się. To niemożliwe, żebyś się tego domyślał. Ja się wielu jeszcze innych rzeczy domyślam, Andrzej. Mówię ci, ja mam głowę trzy gława, a może czterogława? Spojrzej i zaraz wiem. Uśmiechałem się sztucznie, bo derkacz nagle usiadł i zapatrzył się w ogień. Mogę ci nawet powiedzieć, żeś rozkopał miejsce wskazane przez fralochma i. Przerwał mi gwałtownie. Rozkopałem. Tak, rozkopałem i znalazłem to samo, co tutaj. Nie? Tak. Znalazłem jamę ślad po słupie posągowym, ale nie znalazłem Boga. Na dnie dołu był tylko ślad, odciśnięty tak samo jak tutaj. Zaczął mówić szybko, stenograficznymi skrótami. Z kurhanu prowadziła ścieżka w dolinę błota, zarośnięta chwastami. Zakryłem ją, zamaskowałem. Postanowiłem szukać sam. Wyruszyłem na poszukiwanie. Dotarłem aż na pół półwysep. Wciąż ta sama ścieżka. Tędy nikt nie chodził. Przed wiekami musiała być droga. Znalazłem nawet pale. Płytko, pod torfem. Widocznie w czasie najazdów, przed wiekami. Tędy uciekała ludność z podgrodzia, aby się ukryć wśród trzęsawisk. A może to była droga kapłanów? Oni lubili takie chocki-klocki z uroczystościami, co? Możliwe. Nie przeszkadzaj. Więc szukałem. Myślałem, że tędy przed wiekami wyniesiono posąg i utopiono w bagnach. Światowida znaleziono na przykład w rzece, wzbruczu. Przed wojną jeszcze. Wtedy w tamten wieczór. Tak, to musiało być wtedy, dwie, trzy godziny przedtem. Wtedy zobaczyłem. Zakrył rękami twarz i widziałem tylko jego czerwone od blasku ognia ręce. Zupełnie jakby wytopione y dukatowego złota. Co zobaczyłeś? Szarpnąłem go za ramię. Dorotę. Rudzką? Gdzie? Na miły Bóg. Tam. O, tam. Z tamtej strony ścieżki. Przez chwilę stała nieporuszona, a potem, nim zdążyłem zawołać. Zniknęła w trzcinach. Goniłeś ją? Nie, powiedział szczerze. Nie. Nagle uświadomiłem sobie, że mogła mnie zdemaskować przed wirtą, i wróciłem na salin. Godzinę przed jej śmiercią pytałem, co tu robiła. Wyparła się, a potem już nie żyła. Dosyć. Możesz dalej nie zmyślać, powiedziałem ostro. Jak znalazłeś to? Pokazałem jamę. Nie zmyślam. To wszystko prawda. Jamę znalazłem wczoraj. Tak. Wczoraj rano. Kaczki. Kaczki lubią grzać się na polanach. Nagle zobaczyłem, że z skępy na horyzoncie wzleciało stado dzikich kaczek. Poszedłem przez magna i znalazłem tę polanę, a na niej kopczyk z torfu. Jak grup. Jak grób. Odwaliłem to, a właściwie pracowałem cały dzień. To było tak, jak jest teraz. Ślad? Tylko odcisk? Tylko odcisk. Może to stary? Archeologiczny? Nie. Nie stary. Skąd ta pewność, panie Derkacz? Mam dowód, że nie stary to jest współczesne, aż za bardzo współczesne. No. Pogrzebał w kieszeni wiatrówki i nie patrząc na mnie, wydobył pudełko zapałek. Pomyślałem, że archeolodzy lubią przechowywać znaleziskowe dziwy w pudełkach od zapałek lub papierosów. Pet, powiedział derkacz i wręczył mi otwarte pudełko. Wewnątrz leżał spłaszczony niedopałek papierosa, lekko zabrudzony. Wilgoć w niektórych miejscach zabarwiła niedopałek na ciemnobrunatny kolor. Grunwald. Można odczytać początek napisu Grun. Niedopałek leżał w samym wgłębieniu, odciśniętym przez słup posągowy. Więc chcesz powiedzieć, że posąg trzygława po prostu skradziono, znaleziono na kurchanie, wyniesiono, zakopano tutaj, a potem wywieziono. Ale po co? Kto? Ile to mogło ważyć? Nie wiem. Wiem tylko, że Dorota paliła Grunwaldy. Jak? Dorota paliła Grunwaldy. Ja palę Grunwaldy. Ty się nie liczysz. Czyli innymi słowy, Dorota ludzka ukradła posąg Boga Trzygława. Wykopała, zakopała, odkopała. Przeniosła na własnych szczupłych plecach przynajmniej dwudziestokilowy pień, po czym poszła do domu, gdzie grzecznie popełniła samobójstwo. Przepraszam cię, Andrzej, ale to jest co najmniej niedorzeczne. W każdym razie z tej nocnej rozmowy dowiedziałem się, jaki był cel twoich wędrówek. Dwóch ucieczek z Salina. Pan magister Derkacz szukał Boga Trzygława. Pięknie. A teraz może odpowiesz mi na pytanie. Dlaczego o tym odkryciu nie zawiadomiłeś profesora Wirty? Wstałem i zacząłem krążyć wokół ogniska. Andrzej podrzucił na ogień. Gałęzie zatrzaskały głośno, poszedł dym, równa pionowa kolumna w czarny sufit nieba popryskanego gwiazdami. Czy napijesz się jeszcze kawy? Nie zagaduj, tylko odpowiadaj na pytanie. Jeszcze jest trochę kawy. Masz odpowiadać. Dlaczego o tym wszystkim nie powiedziałeś profesorowi? Nie krzycz na mnie, proszę. Powiedział lękliwie. Nalałem ci kawy. Podsunął mi kubek, który wytrąciłem mu z ręki. Spojrzał z lękiem i zdumieniem. Otarł ręka w wiatrówki. Stanął naprzeciwko mnie w obronnej pozie, wysuwając do przodu rudą, kędzierzawą głowę. Nie boję się ciebie, ani twoich szpiclów, żadnego z was. Zaczął zbierać kubki, puszki turystyczne, drobiazgi i zniknął na długą chwilę w szałasie. Nie powinienem zabierać się tak ostro do niego, ale miałem go już dość. Histeryk, przepojony mitologią, myślałem. Nie zgadza się z poglądami wirty i ma do tego święte prawo. Ale pisać polemiczne artykuły pod pseudonimem, Tchórz. Andrzej. Wyszedł z szałasu zespakowanym plecakiem. Nie chciałem ci robić przykrości. Sam rozumiesz, że te dwie śmierci muszą być wytłumaczone. Ale co ja mam z tym? krzyknął. Cicho. Zgasił latarką i postąpił krok naprzód. Cicho. Zasyczał mi w twarz. Co się stało? Słyszysz? Znowu. Przycisnął się do mnie całym ciałem. Drżał. Masz broń? Masz. To dobrze. Bardzo dobrze. Co to jest? Do cholery. Cicho. Znowu słychać. Znowu tu chodzi. Znowu kto? Nie wiem. Wczoraj też. W nocy. Słyszałem jak chodził. Miękkie kroki. Błoto, masz broń? Tak, masz. Zwariowałeś? Czyli weź broń. Słyszysz? Na czerniejącej ścianie trzciny klasnęło błocko, jakby ktoś uderzył w nie na płask deską. Potem drugi raz ktoś najwyraźniej przeprawiał się przez moczary. Może rybak. Ale o tej porze i tutaj. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła trzecia. Za godzinę, za pół? Brzask. Równocześnie wydobyłem pistolet i kciukiem przesunąłem bezpiecznik. Derkacz powiedział przez zęby: „Dobrze”. Stanął za moimi plecami. Drżał nadal. „Przestań”, zgłupiałeś. „One wciąż chodzi”. Wtedy, gdy kopałem kurhan, też był. I wczoraj. Gdy znalazłem to tam, słyszałem: obejdzie dwa razy. Błoto klasnęło tuż, tuż za trzciną. Obejdzie dwa razy i pójdzie. Pójdzie, szeptał, ściskając do bólu moje ramię. Nagle trzcinowy łan zakołysał się gwałtownie. Mlasnęła torfiasta paciaja i na kopie oświetlonej dogasającym ogniskiem wyrosła wysoka postać z dziwnie ogromną głową. Można, obywatelu poruczniku, komary mnie zeżarły. Ligen zawszedł w blask ognia i ściągał z głowy szalik. W miasteczku turkotały już wozy. W piątek odbywał się tygodniowy targ. Pod pomnikiem bohaterów ostatniej wojny piętrzyła się piramida młodych kartofli. Bielały łby kalafiorów i wiatr przemiatał pierwsze śmieci. Ale kupujących jeszcze nie było. Dopiero rozkładano towar. Posterunkowy Potocki ze służbowym paskiem pod brodą przechadzał się między wozami. Pod gospodą odbijano już śniadaniowe ćwiartki i zagryzano kiełbasą. Równocześnie poczuliśmy głód. Andrzej szedł z zamkniętymi oczami, podtrzymywany opiekuńczo przez ligęzę. Na rogu ulicy, przy której znajdowała się stacja, stanęliśmy jak wryci. Pod budynkiem mruczała popielata skoda ze znakami pogotowia ratunkowego. Tylne drzwi były otwarte i siedział w nich kierowca-posługacz. Wskokiem dopadliśmy stacji. W hallu panował rozgardiarz, wywrócone krzesło, porozlewana woda, pootwierane drzwi. Syfonia na mój widok ryknęła rozpaczliwie: zamordowali. Zamordowali naszego ojca kochanego, Jezusie. Ledwo żyje. I poleciała, rozchlapując wodę z garnka, po schodach na górę. Ligenza zrobił krok naprzód, ale powstrzymałem go ręką. Derkacz zdawał się być jeszcze bardziej nieprzytomny. Zabierz go do puterki, połóż spać i zaraz wracaj. Z góry dochodziły podniesione głosy i szloch syfonii. Kamieniecki z Romentalerową stali potuchylonymi drzwiami profesora Wirty. No, jest i nasz spóźniony Argus, zaskrzeczał Kamieniecki i prychnął po swojemu jadowitym śmiechem. Proszę się uspokoić, mógłby pan zachować powagę. Romentalerowa poprawiła szkła na haczykowatym nosie. Panie poruczniku, dokonano zamachu na pana profesora wirte. Uważam, że należy. Przepraszam, powiedziałem ostro i odsunąłem ją od drzwi. Wirta siedział w fotelu, dziwnie skurczony, także zobaczyłem całą wypukłą kulistość żółtej czaszki, okolonej siwą gładzizną włosów. Syfonia poiła go herbatą, bowiem lewą rękę, od błaż po łokieć, miał profesor w grubym bandażu. U stóp fotela stała miednica z wodą zabarwioną na czerwono. Lekarka, młoda dziewczyna w białym kitlu, odwrócona tyłem, pisała coś przy biurku profesora. Wirta skinął na mnie, niby witając się, niby informując nieskładnym gestem zabandażowanego przedramienia. Trochę bromu nie zaszkodzi, panie profesorze, powiedziała, wstając od biurka lekarka, a na opatrunek przyjadę jutro. Chyba, że temperatura, to proszę dzwonić, panie profesorze, ale nie sądzę. Spojrzała na mnie krytycznie. Choremu potrzebny spokój. Państwa też przepraszam powiedziała do stojących w drzwiach Kamienieckiego i romentalerowej. pan profesor musi po tym odpocząć młoda chyba ostatni rok akademii na letniej praktyce, więc jest ważna pomyślałem pani zostanie pani doktor, a państwa rzeczywiście musimy przeprosić, zamknąłem drzwi i powiedziałem do lekarki służba śledcza m o. Niech pani siada. Syfonia też może już pójść. Co się stało, panie profesorze? Wirta zdawał się nie słyszeć. Szukał fajki. Na profesora napadnięto. Tak zostałam poinformowana. Zatrzymałem ją ruchem dłoni. Wirta przypalał tytoń. Ręka mu drgała rytmicznym tikiem. Panie profesorze, o północy. Może później? Tu? Tak. To znaczy, na dziedzińcu. Wychodziłem. Przepraszam, państwo rozumieją. Ubikacja jest w podwórku. Wirta mówił z trudem, zaciągając się głęboko dymem. Otóż, wyszedłszy na podwórze, nagle z tyłu, został uchwycony przez parę silnych rąk. Ktoś, kogo absolutnie określić nie potrafi. Powiedział, ty też. A następnie uderzył profesora nożem. Ponieważ schwycono go silnie z tyłu, a profesor miał ręce splecione na piersiach, więc nóż trafił w lewe przed ramię. Bólo przytomnił mnie i zacząłem się szarpać z napastnikiem. Pan wie, ja mam jeszcze siłę, ale tamten był zwinniejszy. Nim Wirta po raz drugi zawołało pomoc, napastnik wyrwał się i rzucił do ucieczki. Pierwsze przybiegł Kamieniecki, a potem Marcelina. Czy rana jest groźna? Na szczęście nie. Cięcie długości 15 centymetrów na zewnętrznej stronie lewego przedramienia. Powiedziała lekarka. Tak trzymałem rękę. Pokazał profesor zasłaniając klatkę piersiową. O której pani przybyła na wezwanie? Jakieś pół godziny temu. Wezwanie było o pierwszej, ale nie mogłam wcześniej. Miałam dwa porody i wypadek na promie. Przejechałam 115 piętnaście kilometrów. Proszę pana, powiedziała z godnością i dumą. Buzie miała zmęczoną. Ranny miał już prowizoryczny opatrunek. Doktor Kamieniecki. Powiedział Wirta. Dziękuję pani. Kiedy wyszła. Ująłem profesora za ramię i zapytałem cicho: Panie profesorze, proszę mi szczerze powiedzieć, co pan o tym wszystkim myśli? Co pan myśli o tych słowach? Ty też? Wirta poruszył się niespokojnie i znowu popadł w odrętwienie. Nie wiem. Mam sześćdziesiąt pięć lat, czterdzieści lat pracy naukowej. Ja nie wiem. Głos mu się załamał. Upił trochę herbaty, po czym podciągnął koc na nogach. Tak, powiedziałem. Uniwersytet w Krakowie, potem Wiedeń, Heidelberg. Wychowałem siedemnastu asystentów. Zawsze mnie szanowano. Młodzież. Bardzo kocham młodzież. Tak, rozumiem pana, profesorze. To rzeczywiście okrutne doświadczenie w pańskim wieku. Czy mógłby mi pan jednak powiedzieć, kto był w czasie tego wypadku w domu? Wirta zastanowił się. Chyba byli wszyscy. Doktor Kamieniecki, pani Łucja, Marcelina, magister Derkacz. Ależ tak, nie było magistra Derkacza. To znaczy nie widziałem magistra Derkacza. Miał być w Świnoujściu. No i mnie. I pana. Tak. Czy może mi pan podać proszek? Dziękuję. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, czy ostatnio nie zauważył pan czegoś szczególnego w budynku stacji? Może jakieś obce osoby? Wirta pokręcił głową. Mieszkam tu w sezonie, to znaczy w czasie robót wykopaliskowych. Już trzeci rok. Magister Derka też. W tym roku jest doktor Kamieniecki, była nieboszczka, magister ludzka. Nikt nic nie mówił. O niczym nie wspominał. Nie, przepraszam, pani doktor Romentalerowa wspominała w nocy, jak kolega Kamieniecki robił mi opatrunek, że słyszała jakieś kroki czy głosy. Konkretnie? Nie pamiętam. Ale, przepraszam, pan chyba nie zauważył. Że pani doktor Romentalerowa jest, no, jak to powiedzieć, no, trochę egzaltowana. Tak, zauważyłem. Właśnie. A ten głos, panie profesorze, głos napastnika? Postaci pan nie może określić, ale głos. Młody był czy stary? Bardzo przepraszam, jestem doprawdy wyczerpany. Może później? Tak, to był młody głos. To musiał być młody i silny człowiek. Znajomy jakiś głos. Nie, nie wiem. Naprawdę. Mam prośbę. Jak pan będzie na dole, niech pan poprosi Marcelinę, aby przyszła i zabrała to krew. Wskazał z obrzydzeniem na miednicę. Zabiorę, powiedziałem. Proszę się nie trudzić. Chciałbym jeszcze coś do picia. Chyba zasnę. Muszę zasnąć. Jestem strasznie zmęczony. Zostawiłem profesora w półleżącej pozycji. Otulił się kocem po samą twarz, która wydała mi się trupioblada. Oczy miał szeroko otwarte, jakby jeszcze widzące. Co widzące, zastanawiałem się, wchodząc do jadalni. Przecież on nic nie widział. Nic, cholera jasna. Doktor Lucia romantale oczywiście słyszała głosy, słyszała kroki. Golowa była nawet przysiądz, że były wśród tych głosów i głos kobiety. Smarując grubo masłem kromki chleba i łykając szybko kawę, między jednym kęsem i drugim opowiedziała mi, w sposób barwny i niepozbawiony dziewczęcego wdzięku, wrażenia ubiegłej nocy. Zeczytała brentomea, tu kamieniecki podniósł łzę. Z grozą oczy do góry. Że zgubiła pasek od pijamy, biegnąc na pomóc profesorowi Wircie, że syfonia omal nie zemdlała, widząc broczącego krwią profesora. Dobrze, rozumiem, przerwałem pani doktor. Jakby pani określiła te kroki? Gdzie pani je słyszała? Kiedy? To już od paru dni słyszę. Północ i zaraz. Jakby ktoś w drewnianym obuwiu. Tuk, tuk 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 I znowu. Trzy razy pod rząd. A dzwonienia pani nie słyszała, zapytał nagle Kamieniecki. Dzwonienia? Jak to dzwonienia? Normalnie. Jak się widzi ducha, to się dzwoni z zębami. Impertynent, powiedziała Romantalerowa i wstała od stołu. W drzwiach dodała. Sporządzę panu meldunek. Mam wzór i wyszła. Kamieniecki rechotał po swojemu nad kopiastym talerzem jajecznicy. Dlaczego nie przyszedł pan na spotkanie? zapytał. Zdąży mi pan jeszcze powiedzieć, powiedziałem. A teraz proszę, aby w przyszłości nie przeszkadzał pan w dochodzeniu. Nie będę. Ale to pokazał na drzwi kompletna idiotka. Pańska koleżanka, doktorze. Rozłożył ręce. Mój Boże, z kim to człowiek nie musi się kolegować. A propos, imaginuje Pan sobie, że nigdy nie obcowałem z oficerem śledczym? Aha, czy dokonał Pan już oględzin miejsca napadu? Mam zamiar to właśnie uczynić. Sądzę, że w tym przynajmniej nie będzie mi Pan przeszkadzał. Na brodę wikinga przysięgam, że nie będę. Błazeńskim gestem uniósł oblepiony jajecznicą widelec i pożegnał mnie skinieniem głowy. Dałem znak Ligęzie i wyszliśmy przez werandę na kwadratowe podwórko, pokryte cementowymi plastrami. Pod drewnianym płotem zielenił się rządy gęstych maliniaków i porzeczek. Po lewej stały tak zwane komórki, drewniany baraczek, w którym przechowywano narzędzia. Trzecią, a więc zamykającą posesję ścianę, Stanowił wysoki mur po spalonym dwupiętrowym budynku. Zajmij się tamtą ruiną, a ja sobie obejrzę podwórko. Co robi nasz turysta? Chrapie. Nawet się nie umył, powiedział Ligenza i poczłapał w stronę muru. Poza plamą krwi na cementowej płycie podwórka nie odkryłem nic szczególnego. Ani zadrapań cementu, ani grudek ziemi. Napastnik, o ile był to jeden. Mógł z równym powodzeniem przejść przez drewniak, jak i przez ruinę, albo też przez płot obrośnięty maliniakiem. W tamtą więc stronę skierowałem kroki, licząc, że w ziemi pod krzewami odnajdę jakieś ślady stóp. Jeśli napastnik szedł tędy, to musiał je pozostawić. Hipotezę o wejściu przez budynek stacji wykluczałem. Frontowe drzwi były zawsze na noc zamykane przez samego wirtę. A ten chodził spać najpóźniej i wszystko skrupulatnie sprawdzał. Maliniak zawiódł mnie całkowicie. Nawet jeden czerwony owoc nie leżał na ziemi. Napchałem pełne usta ciepłych malin i stojąc przechylony przez płot, za którym rosło zielsko, przypatrywałem się ekwilibrystyce Ligenzy, który przedarł się już na drugą stronę gruzów i stamtąd dawał mi znaki, że nic. Miałem już odejść. Gdy pod krzakiem błysnęło coś srebrem i złotem. Dwa kroki ode mnie leżał sztylet. Nurkarski sztylet z miedzianą rękojeścią. Mój sztylet na klinze parę kropel rosy i ciemne, zasknięte smugi. Nie musiałem się nawet przyglądać. Smugi krwi. Tym razem to nie ja, panie poruczniku. Odwróciłem się gwałtownie. Na podwórku stał kamieniecki i patrzył z powagą na moje ręce, w których trzymałem sztylet zgubiony przez derkacza lub strzeleckiego. Sztylet, którym podcięto skafander pralochma, który podrzucił mi z pewnością kamieniecki na cmentarzysku, który ukradła syfonia i którym wreszcie chciano zabić profesora Wirte.